I pojechał. Mam piękną wizytę w tych pięknych okolicznościach przygody. I idziemy do garażu. Dzisiaj możliwe, że pojedziemy sobie na tor. Pojeździć trochę. Istnieje takie prawdopodobieństwo. No i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż na te 20 minut dziś pojechać w tym roku samochodem, więc zobaczymy. Jest brzydalski. Jest oczywiście brudny, bo ostatnio padało. Więc no cóż, nie można mieć wszystkiego. Zapalmy jeszcze światło tylko w garażu. Ach, kurde, uwielbiam ten samochód. Dobra, pakuję rzeczy do auta. Nie ma kierownicy! Co to znaczy? To znaczy tylko tyle, że kierownica jest po drugiej stronie. Tak, jest to JDM z Wielkiej Brytanii. Oj! Chodźmy. Z drugiej strony, tak wiem, widzicie pewnie jakieś małe dętki w samochodzie, ale co? No jest daily na razie, więc niestety nie można mieć wszystkiego. Gdzie ja mam kluczyk? Jest. Musimy teraz wsiąść trochę jak... Jak rosyjski gimnastyk. Odpalamy go. Ha! Nie będzie. Strajka na YouTubie. Ach. Dwa dni niejeżdżenia. Tęsknię strasznie za tym autem. Za każdym razem, kiedy zostaję w garażu. A teraz jeszcze tylko zamknąć garaż. A jeszcze wam pokażę samochód tak cały. Moje bebe. To jest moje bebe. Brudny, ale mój. RX8. Ten dźwięk, który słyszycie właśnie zaprzestał. Zresztą niedługo auto i tak jeszcze jedzie na... Będzie jechało na serwis taki duży, więc całe uwalone, ponieważ dwa dni temu u nas była straszna pogoda u mnie, więc jeszcze tylko wyłączyć światełko w garażu i opa! Cicho bądź. Garaż zamknięty. Teraz mogę jak człowiek chociaż wsiąść. Oj, się zamknął w końcu. No, musi właśnie pojechać na serwis. Koniecznie. Koniecznie. Ha, zrobimy sobie szybkiego flipa. Czy DJI Osmo utrzyma się? Ha, stoi, dobra. No, o, to zapinamy pasy. Najpierw jadę do pracy, do miejsca, w którym w sumie pracuję na co dzień. Oj! A później na tor. Mam piękną fryzurę dzisiaj, po prostu idealną. Jestem po prostu wyjściowy, YouTube'owy jak nigdy. Także jedziemy. Tak, 92 paliwo.
no i powoli dojeżdżamy do miejsca togą. Tam z tyłu to się po prostu działy cuda, jeżeli chodzi o przejazd, bo tam są stacje paliw i także miejsca, gdzie sobie po prostu no mogą ciężarówki zatrzymać, tak? Zresztą widzicie, że ciężarówki jeżdżą. No jest to takie miejsce. Tog widać tam już gdzieś w oddali, tam. Chyba nawet widzicie już budynek Togu Poznań. Boże, Togu Krzywa. A zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj jest jakiś Open Track Day, czy coś takiego. Czy można sobie pojeździć dzisiaj. Stoją, tak otwarte. Wjeżdżając na tor, akceptujesz regulamin. Tak. Tam fury, tu fury, wszędzie fury. No i zaraz się będziemy dowiadywać. Wysiądźmy, zobaczmy, co się dzieje. No, nawet po prostu zaparkowałem. Fura jedna, jedyna. Tu mamy tor. Tylko coś szykują na górze. W końcu. Cennik. Tor otwarty 20 minut. I pojechał. Się jeszcze przyjdziemy popatrzeć, co tu stoi. Ładne Evo, Subaru, zjazdy Subaru. Można sobie wypożyczyć auta, pojeździć. Wszystkie auto przygotowane na tor. Klatki, kaski. Wraca. Idę się zapytać. Ale czas się zapytać, czy można w ogóle pojeździć dzisiaj, czy dzisiaj tylko Clio zasuwa. Tak, jazda wykupiona, muszę powyciągać sobie wszystkie rzeczy z auta, jakie tutaj są, które mogłyby gdzieś w jakiś sposób latać. No i co? No i bawimy się, nie? Pojeździmy sobie dzisiaj. 20 minut, 2 razy po 10, lub raz po 20, a to jest koszt 409 zł, więc można się bawić dowoli. Ja robię porządki i zbieram się na swoją sesję.
sobie w takim krótkim zrobiłem 20 minut jazdy. Fajnie było. Wrócić na tor w końcu, w sumie pojeździć nowym samochodem. No bo to jest dla mnie nowy samochód, jeżeli chodzi o tor. Piękny, jak sosenka, która tutaj stoi. O, piękny, piękny. Po to, że szaleje Clio, po prostu pije gdzieś w warcie, doszedł mnie. No doszedł mnie, no bo nie jestem jakimś super tam kierowcą. Po czym zjechał, poczekał sobie i dalej jeździ, dalej szaleje. Słuchajcie, to jeżeli chodzi jeszcze o wyjazd na jakikolwiek tor, pamiętajcie, nie zostawiamy śmieciuchów po sobie. To były śmieciuchy, które już miałem w aucie. Ale zawsze dobrze by było, żeby też nic po sobie nie zostawiać. Także wszystkie napoje, wszystkie butelki, wszystko zabieramy. Słychać go. Tak, słychać go. Także ja jestem już, jak widzicie, spakowany, bo miałem tylko plecak ze sobą, tak naprawdę, więc ja już skończyłem na dzisiaj jazdy. No nie mogę zacząć plecak. Także ja już skończyłem na dzisiaj jazdy. Wsiadam w auto i wracam do domu. Było fenomenalnie. Auto odpala bez problemu. To jest najważniejsze. Jestem zmęczony trochę. Nie powiem, też powiem wam szczerze. Szczerze, tak bardzo szczerze, że w pewnym momencie tak odzwyczaiłem się od jazdy jakiejkolwiek, wyczynowej czy tak dalej, że zrobiło mi się niedobrze autentycznie podczas jazdy, ale chwilę człowiek dzwonił i już jest wszystko ok. Także ja wracam sobie powoli, pomału do domciu. I co? I zobaczymy co dalej. Sami w telewizji polecam. Gościu pracuje w Yashio Factory, więc... To auto spisało się wręcz wyśmienicie dzisiaj. Tylko... Trzeba wrzucić rzeczy. No i co, kończę powoli montaż vloga, można powiedzieć daily vloga. Tak bardzo jestem nieoświetlony. Tak bardzo nie widać mojej twarzy. Dzisiejszy dzień był co najmniej ciekawy. Fajnie było wrócić na tor, pojeździć znowu innym samochodem. W sumie pierwszy raz tak naprawdę tym samochodem. No bo pierwszy czy w ogóle raz tym autem się nie liczy, bo to była totalna katastrofa. Mam nadzieję, że jeszcze sobie na wiosnę pojeżdżę i odwiedzę między innymi Silesię. To jest taki tor domyślny w tej chwili do odwiedzenia. No i tyle, jestem zmęczony trochę, tak ogólnie, tak po prostu po ludzku jestem zmęczony. Trzymajcie się, hej!